Dzień dobry Państwu. Witamy Państwa bardzo serdecznie na Narodowym Czytaniu akcji, która jest organizowana przez i pod patronatem prezydenta Polski, pana Andrzeja Dudy. Dzisiaj zorganizowaliśmy tę akcję razem, to znaczy Gminne Centrum Kultury w Otyniu i Zespół Szkolno-Przedszkolny w Otyniu. Szanowni Państwo, ja witam serdecznie Panią Dyrektor. Jest to osoba nowa w naszej gminie, nowa w naszej szkole. Pani Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego, Pani Renata Sawicka-Dytko jest z nami. Gorące brawa. Szanowni Państwo, tak jak już Pani Dyrektor wspomniała, jest to nasza wspólna inicjatywa i myślę, że będziemy tą tradycję, która już trwa od wielu lat, kontynuować. Szanowni Państwo, ale ja równie gorąco chciałbym przywitać Panią Przewodniczącą Rady Gminy naszej miejscowości, Panią Anetę Smolicz oraz Panią Sekretarz naszej gminy, Panią Halinę Malczewską. Państwo, honorowym naszym gościem dzisiaj jest pani Taisa Serafinowa, właśnie z Ukrainy. Wykona ona dzisiaj dla Państwa utwory Fryderyka Chopina, jednego z największych polskich kompozytorów, który właśnie w tym okresie również tworzył. Zaczniemy małym koncertem pani Taisy utworów Chopina. Zapraszamy serdecznie i bardzo gorące brawa. Pani Dyrektor, czy będziemy mogli już uważać, że imprezę mamy otwartą? Tak. Narodowe czytanie uważam za otwarte w gminie Otyn. A teraz, drodzy Państwo, zapraszam na króciutki koncert utworów Chopina. Thank you.
nasze narodowe otyńskie czytanie rozpoczynamy od balady Romantyczność, która została poprzedzona przepięknym mottem pochodzącym z Hamleta Szekspira. Zdaje mi się, że widzę, gdzie? Przed oczyma duszy mojej. Właśnie te słowa najpełniej charakteryzują epokę romantyzmu. Tajemniczą, piękną, zagadkową, w której to epoce czucie i wiara były najważniejsze. Słuchaj, dzieweczko, ona nie słucha. To dzień biały, to miasteczko, przy tobie nie ma żywego ducha. Co tam wkoło siebie chwytasz? Kogo wołasz? Z kim się witasz? Ona nie słucha. To jak martwa opoka, nie zwróci w stronę oka. To strzela wkoło oczyma, to się łzami zaleje. Coś niby chwyta, coś niby trzyma, rozpłacze się i zaśmieje. Ty żeś to w nocy? To ty, Jasieńku? Ach, i po śmierci kocha. Tutaj, tutaj, pomaleńku, czasem usłyszy macocha. Tak się dziewczyna z kochankiem pieści. Bierze za nim, krzyczy, pada. Na ten upadek, na krzyk boleści skupia się ludzi gromada. Mówcie, pacierze, krzyczy prostota. Tu jego dusza być musi. Jasio być musi przy swej Karusi. On ją kochał za żywota. I ja to słyszę, i ja to tak wierzę. Płaczę i mówię, pacierze. Słuchaj, dzieweczko, krzyknie wśród zgiełku starzec i naród zawoła. Ufajcie memu oku i szkiełku, nic tu nie widzę dokoła. Dziewczyna czuje, odpowiadam skromnie, a gawiedź wierz głęboko, czucie i wiara silniej mówi do mnie niż mędrca szkiełko i oko. Adam Mickiewicz, Lilię. Zbrodnia tu niesłychana, pani zabija pana, zabiwszy grzebie w gaju, na łące przyruczają. Grób lilię zasiewa, zasiewając tak śpiewa. Rośnie kwiecie wysoko, jak pan leży głęboko, jak pan leży głęboko, tak ty rośnie wysoko. Potem cała skrwawiona, męża zbójczyni żona, bierze przez łąki, przez knieje, i górą, i dołem, i górą. Zmrok pada, wietrz wieje, ciemno, wietrzną chmurą, wrona gdzieniegdzie kracze i puchają puchacze. Bierze w dół do strumyka, gdzie stary rośnie bóg, do chatki pustelnika. Stuk, stuk, stuk. Kto tam? Spadła zapora. Wychodzi starzec, świeci. Pani na kształt upiora z krzykiem do chatki leci. Ha, ha, zasiniałe usta. Oczy przewraca w słup, drżąca, zbladła jak chusta. Ha, mąż, ha, trup. Niewiasto, Pan Bóg z tobą, co ciebie tutaj niesie? Wieczorną, słodną dobą, co robisz sama w lesie? Tu za lasem, za stawem błyszczą mych zamków ściany. Mąż z królem Bolesławem poszedł na Kijowiany. Lato za latem bierze, nie masz go z bojowiska. Ja, młoda wśród młodzieży, a droga cnoty śliska. Nie dochowałam wiary, ach, biada mojej głowie. Król strogie głosi kary, powrócili mężowie. Świtezianka. Jakiś to chłopiec piękny i młody.
jaka to obok dziewica? Brzegami śliny świty wody idą przy świetle księżyca. Ona mu z kosza daje maliny, a o niej kwiatki do wianka. Pewnie kochankiem jest tej dziewczyny, pewnie to jego kochanka. Każdą noc prawie o jednej porze pod tym się widzą modrzewie. Młody jest strzelcem w tutejszym Boże. Kto jest dziewczyna? Ja nie wiem. Skąd przyszła? Darmo śledzić kto pragnie. Gdzie uszła? Nikt jej nie zbada. Jak mokry jaskier wschodzi na bagnie, jak ognik nocy przepada. Powiedz mi, piękna, luba dziewczyno, na co nam ta tajemnica? Jaką przybiegłaś do mnie drożyną? Gdzie dom twój, gdzie są rodzice? Minęło lato, zżółkniały liścia, lecz czysta nadchodzi pora. Zawsze mam czekać twojego przyjścia na dzikich brzegach jeziora. Zawsze szpokniejach jak sarna błoza, jak upiór, błądzisz w noc ciemną. Zostań się lepiej z tym, kto cię kocha, zostań się, o luba, ze mną. Chateczka moja stąd niedaleka, pośrodku gęstej leszczyny. Jestem dostatkiem owoców, mleka, jestem dostatkiem zwierzyny. Stój, stój, odpowie hardy mu kosie. Pomnę, co ojciec rzekł ustami. Słowicze wdzięki mężczyzny głosie, a w sercu lisie zamiary. Więcej się waszej obłudy boję, niż zmienne ufam zapały. Może bym prośby przyjęła twoje, ale czy będziesz mnie stały? Chłopiec przyklęknął, chwycił w dłoń piasku. Piekielne wzywał potęgi, klął się przy świętym księżyca blasku. Lecz czy dochowa przysięgi? Dochowaj, strzelcze, to moja rada, bo kto przysięgę naruszy, ach, biada jemu, za życia biada i biada jego złej duszy. To mówiąc dziewka, więcej nie czeka, wieniec włożyła na skronie i pożegnawszy strzelca z daleka, na zwykłe uchodzi błoń. Próżno się za nią strzelec pomyka, rączek wybiegał nie sprostał, znikła, jak lekki powiew wietrzyka, a on sam jeden pozostał. Wytoczył ze łba półbeczki. Wtem, gdy wódkę pił z kielicha, kielich zaświtał, zazgrzytał. Patrzy na dno, co u licha, po coś tu ku mnie zawitał. Diabli, kto by w łódce na dnie, istny Niemiec, sztuczka kusa. Skłonił się gościom układnie, zdjął kapelusz i dał susa. Z kielicha aż na podłogę upada, rośnie na dwa łokcie, nos jak haczyk, kurzą nogę i krogłocze na paznokcie. A Twardowski, witam bracie, to mówiąc bierze obcesem. Cóż to, czyliż mnie nie znacie? Jestem Mefistofelesem. Wszak ze mną się na łysej górze robił o duszę zapisy, cyrograf na byciej skórze. Podpisałeś ty i bysy, miały słuchać twego rymu. Ty, jak dwa lata przebiegą, miałeś pojechać do Rzymu, by cię tam porwać jak swego. Już i 7 lat uciekło, cyrograf nadal nie służy. Ty czarami dręcząc piekło, a nie myślisz o podróży. Rybka, od dworu spod lasa z wioski smutna wybiega dziewczyna. Rozpuściła wiatr włoski i łzami skropiła lica. Przybiega na koniec łączki, gdzie w jezioro wpada rzeka. Za
mieszkacie w wodzie, siostry moje, świte ziomki, słuchajcie w ciężkiej przygodzie głosu zdradzonej kochanki. Szanowni Państwo, dziękujemy bardzo, ale to bardzo. Pani dyrektor, dziękujemy, tak? Dziękujemy. Mamy mikrofon. Szanowni Państwo, bardzo dziękujemy. Od razu inaczej brzmimy przez mikrofon, tak bardziej radiowo może nawet. Bardzo Państwu dziękuję, ale szczególne, naprawdę szczególne podziękowania w kierunku pani Felisy. Wspaniały koncert, wspaniały, jesteśmy bardzo zadowoleni. Cieszymy się, że akurat to był Chopin, który doskonale się wkomponował w ten klimat narodowego czytania. Jeszcze raz gorące brawa. Dziękujemy pani dyrektor. Ja również dziękuję. Dziękuję pani Halinie Malczewskiej, sekretarzowi, za przybycie. Dziękuję przewodniczącej Rady Gminy. Dziękuję pracownikom urzędu. Dziękuję uczniom, zaproszonym gościom. I oczywiście panu dyrektorowi. Myślę, że to jest pierwsza akcja, pierwsza szybka akcja, bardzo spontaniczna. Będziemy tę współpracę kontynuować. Natomiast chcę tylko nadmienić, że w poniedziałek młodzież zespołu szkolno-przedszkolnego również będzie czytała przed szkołą. Będziemy kontynuować propagowanie czytelnictwa, również zarażając tym właśnie czytaniem przedszkolaków. Dziękuję bardzo. Ja, drodzy Państwo, zapraszam Państwa już w naszym imieniu na kolejne imprezy do Gminnego Centrum Kultury. Już wkrótce zaczynamy jesień artystyczną u nas. Szereg atrakcji. Obserwujcie nas na Facebooku, w prasie. Zapraszam Państwa serdecznie. A my tymczasem się żegnamy i jeszcze udanego weekendu.